Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Witam swoich subskrybentów, witam również swoich oglądaczy kanału, których oczywiście zapraszam do subowania mojego kanału, a wszystkich oglądających do lajkowania, komentowania i długiego oglądania. Bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie pierwszy zestaw od polskiej firmy IBG Models. Jest to pierwszy zestaw z figurkami polskich żołnierzy z września 1939. Jak widzicie na opakowaniu jest 5 figurek. Są to żołnierze, dodatkowo posłuchajcie, bardzo ciekawa rzecz, przynajmniej na ilustracji na razie tak widzimy, że żołnierze są wyposażeni w hełmy typu salamandra. Zestaw ukrywa się pod numerem 35048 i jak dobrze posłuchajcie pójdzie, zapewne IBG zafunduje nam kolejne figurki żołnierzy polskich z września 1939 roku. Tak prezentuje się pudełko. Tutaj mamy pozostałe reklamę pozostałych modeli polskich pojazdów, jak i również sprzętu Wojska Polskiego 1939. Jest również oczywiście armata 75 mm Schneidera wraz z obsługą, ale to jest już zestaw, tak? To jest obsługa artylerii i nie zaliczam ich jako figurek, pierwszych figurek żołnierzy polskich wykonanych w plastiku w skali 1,35, bo również pojawiły się takie zestawy w tankietkach. Z boku tutaj mamy właśnie pozy tych żołnierzy, mamy klęczącego żołnierza z mauzerem, z plecakiem rzucającego granat, drugi gdzieś sobie idzie z tyłu powiedzmy, kolejny szykuje się do strzelania, tutaj jest tak samo żołnierz, który patrzy na innych żołnierzy powiedzmy co robią. Bardzo fajny taki powiem wam zestaw do wykonania zasadzki. Na przykład częściowo pochowani powiedzmy w zadrzewionym terenie żołnierzy, którzy po wybuchu granatu rzuconego przez tego żołnierza rozpoczną atak na Niemców albo na Sowietów. Tak prezentuje się zestaw i moi mili, co tutaj mamy? Fajnie jest reklama, posłuchajcie, Baba Ryby, która odbędzie się w 2024 roku, czyli Warsaw Model Show. I tutaj mamy właśnie ulotkę 1 czerwca, Arena Ursynów, Pileckiego 122, Warszawa. Powiem wam bardzo, bardzo fajna rzecz od IBG i uwaga, tematem przewodnim Baba Ryby 2024 jest Wojsko Polskie w misjach zagranicznych. Moi mili, do dzieła. Rosomaki są, Humvee są. Co prawda rosomaki mamy w trzy piące, ale to pal szeszlichą. Mamy w każdym razie, proszę bardzo, tego typu ulotkę. Co tutaj mamy dalej? Zaczniemy od pierwszej strony. Na instrukcji od IBG widzimy tak. Jaki zestaw kupiliśmy? Producenta Artbox. Widzimy, że zostały one zaprojektowane przez Macieja Pomianowskiego, i składają się z ramek A, B, C razy 3, F1, F2, D razy 2, G i F2. I powiem wam, tutaj trochę można zgłupieć, bo mamy tak, już mamy ze sprzętem ramki i tak naprawdę poszczególne dalsze ramki, no to są same pojedyncze figurki, tak? Czyli można spodziewać się, że te ramki, czyli ramka D, jak i również ramka C, możemy się spodziewać innych zestawów, ponieważ jest to uzbrojenie i wyposażenie żołnierza. Więc miejmy nadzieję, że te ramki D, jak i również ramkę C zobaczymy w innych po prostu zestawach.
Tutaj również producent sugeruje nam farby, jakich mamy użyć. Więc mamy firmę Vallejo, Hataka, Life Color, Mr. Hobby, AK Interactive, Mission Model. Panowie, brakuje mi Ammo by Miguel Jimeneza. Naprawdę jest to firma, która powinna znaleźć się tutaj na tej liście. Jest kupa jeszcze miejsca. Z drugiej strony myślę, że tutaj nikt nie popełni, nie ma takiej czystej instrukcji, że ta łapka do tego korpusiku, a tamta łapka do innego. Mamy tutaj po prostu rendery 3D żołnierzy i tu mamy po prostu zaznaczone kolorystyka farb, jakimi mamy właśnie pomalować żołnierza. Dodatkowo co mamy? Mamy też kalkomanie i z tego co ja widzę, kalkomanie to są po prostu stopnie. Mamy plutonowego, kaprala i starszego szeregowego. Fajnie, że o tym pomyślano. Zaraz zobaczymy te kalkomanie. Aha, to może zacznę unboxing po prostu według kolejności ramek. I poszukajmy sobie teraz ramki. A, tu mamy C. E. C. Wiecie co? Zaraz zobaczymy. Chyba jednak sobie darujemy według kolejności. Tu mamy ramkę G. Ramkę F. Tak, sobie darujemy takie oglądanie po kolei. Ja sobie jedynie posegreguję, które ramki się dublują. Ramka D jest razy 2, to jest z uzbrojeniem. To jest raz, dwa. Jak i również tu się powinna dublować ramka C. I C będzie aż 3 razy, czyli tu mamy ramkę C. Wyposażenie żołnierzy, mamy 3 ramki. Tu mamy 2 ramki i tu nam pozostają ramki z poszczególnymi żołnierzami. A ja zacznę od instrukcji, to znaczy tutaj zacznę od kalkomanii. I bardzo proszę, tak prezentuje się kalkomania. Mamy też tutaj oczywiście orzełki. Jeżeli widzicie górny rząd, to są orzełki. Jeżeli chodzi o rendery, oglądając rendery, wyglądają te figurki super. I zaraz zobaczymy, jak one dalej będą się prezentowały. Biorę po prostu pierwszy zestaw. Rozpakujemy sobie ten zestaw za pomocą jednak bardziej cywilizowany sposób, za pomocą skalpela. I tu mam, posłuchajcie, ramkę F. To jest ramka F. I tutaj znajduje się, tak, tu mamy żołnierza, saperkę razem z pokrowcem z pochwą na bagnet. Tu mamy twarz żołnierza, jak i również samą postać. Ręce. Figurki są zrobione bardzo podobnie do tych, które mieliśmy. Właśnie tu są miejsca na przykład na ładownicę, które mieliśmy do tej pory w pojazdach od IBG. Wyraźny, ale nie przesadzony detal na figurkach. Można go spokojnie malować, nie będzie żadnego problemu. Teraz biorę kolejną figurkę. Jest to ramka G. I podobnie figurka prezentuje się w ten sposób. Z tego co ja się przyglądam, naprawdę detal jest taki, jaki potrzeba do 3/5. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie jest on przesadzony, ale też nie jest zbyt płaski. Moim zdaniem wszystko jest tak, jak potrzeba.
Tak samo mamy tutaj ręce. Mamy tak samo tutaj saperkę razem z pochwą na bagnet, jak i również samą twarz. Część głowy po prostu pod hełm przygotowaną. Z drugiej strony w ten sposób się prezentuje. No mamy tutaj na osprzęt plecak przede wszystkim. Sięgam po następną figurkę. I to jest ramka A w ten sposób. I mamy tutaj już z kilku więcej elementów. Tak się składa figurka. Tu mamy żołnierza, właśnie wszyscy żołnierze są w trzewikach z opinaczami i najprawdopodobniej tutaj według tej artboxa ilustracji na pudełku są to typowo letnie mundury używane przez Wojsko Polskie, czyli bawełniano-lniane, z materiału bawełniano-lnianego. Czyli tutaj używamy takich jaśniejszych, bardziej wypłowiałych odcieni zieleni. Tu mamy kolejnego żołnierza klęczącego, który zamachuje się granatem. I to jest ramka B. Plastik oczywiście jest twardy. Naprawdę bardzo porządnie wykonane figurki. Troszeczkę trzeba będzie na krawędziach je opiłować, ponieważ widzimy łączenie form i delikatnie po prostu albo czymś ostrym, na przykład drugą krawędzią nożyka, tak jak każde figurki się obrabia, albo takim specjalnym skrobakiem lub po prostu delikatnie papierkiem ściernym. Nie powinny tak na pierwszy rzut oka, tak jak sam unboxing, to po prostu nie powinno zmontowanie tych figurek sprawić tak naprawdę nikomu problemu. I to jest ramka E. I tu jest żołnierz z RKM-em. Sam RKM tak się prezentuje. Ładownicę tutaj widzimy. Podstawkę, dwunóg taki pod RKM. No powiem wam, że zacnie to wygląda. I tu jest chyba wszystko prawidłowo, jeżeli chodzi o ładownicę, bo tutaj żołnierz ten, obsługa RKM-u ma tylko dwie, a nie trzy ładownice. To jest dość istotna sprawa. Ponieważ tam znajdują się magazynki, a nie popakowane w odpowiednie porcje pociski, tak jak jest to w przypadku Mauserów. No i tu mamy, o fajnie jest, posłuchajcie, już wiem po co są orzełki, załapałem. Proszę zwrócić uwagę, tu mamy miękkie czapki, rogatywki. I na te rogatywki, te orzełki z kalkomani będą jak ta lala, jak idealnie jak ula. Tu mamy hełmę i powiem wam, że profil tego hełmu wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nie wiem, czy też będziecie widzieli, ale ten hełm wygląda prawidłowo.
jak się dobrze przyjrzeć, to widać perforację na powierzchni tego hełmu, czyli tu jest po prostu ten hełm przed pomalowaniem jest pokryty odpowiednim takim klejem. Hełm był zamaczany tylko tą zewnętrzną stroną, oczywiście następnie w korku i następnie do malowania oddawane. Tu mamy chlebaki, mamy między innymi plecaki, torby na maskę przeciwgazową i tutaj mamy dla żołnierzy właśnie z mauzerami potrójne ładownice. A plecak tak wygląda od wewnętrznej strony, czyli od pleców. Tak wygląda z zewnątrz i patrzymy, tu jest cała menażka, którą naklejamy. I jeszcze raz bardzo ważna rzecz, czapki, hełmy. I tych ramek mamy 3 sztuki, jeżeli chodzi o ramki z wyposażeniem, więc możemy sobie to skompletować bardzo ładnie. I teraz 2 ostatnie ramki z uzbrojeniem. Takich ramek mamy 2 i jest to ramka D. I tu mamy mauzery, ale widzę, że jest też tak, mauzery są z bagnetami, bez bagnetów. Tu mamy 2 z bagnetami. I tak się zastanawiam, nie jestem fachowcem w uzbrojeniu, czy te karabiny to na pewno, aby ten sam typ karabinu jest, tak? Bo tu mamy krótsze karabiny. Ten, a tu są dość długie, jeżeli chodzi o bagnety. Kogoś, bo wiadomo, że mauzery były w 2 długościach robione, kawaleryjski i dla piechoty. I tak się zastanawiam właśnie, jak to wygląda. Możliwe, że one są przyszłościowo, ta ramka też jest zaprojektowana, pod przyszłych na przykład kawalerzystów, bo ten karabin, część druga na pewno i tak, 2 są dużo większymi karabinami mimo tych bagnetów od tego Mausera, który jest pod pozycją numer 1. Moi mili, i to by było wszystko, jeżeli chodzi o pierwszy zestaw piechoty polskiej w plastiku w skali 1,35. Tak prezentuje się cały zestaw właśnie. Mam nadzieję, że on się Wam spodobał. Liczę na Wasze komentarze, uwagi. Czy krytyka? Czy tu jest potrzebna? Nie mamy jeszcze do czego porównywać, krytykować. Więc myślę, że póki co przy pierwszym zestawie uwagi merytoryczne, mile widziane. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do sklepu. Link znajduje się w opisie. Cześć, trzymajcie się.